Jeżeli chodzi... Witajcie, z tej strony Marcin Kempisty, podcast nazywa się Złodzieje Rowerów, portal filmawka.pl, a oto recenzja pierwszych trzech odcinków serialu The Morning Show, które od 1 listopada możecie oglądać na platformie Apple TV+. Sama platforma na całym świecie, w tym również w Polsce, pojawiła się właśnie 1 listopada. Na platformie możecie obejrzeć kilka seriali. Jeżeli chodzi o flagowe projekty, to przede wszystkim jest The Morning Show, który jest właśnie recenzowane, jak również serial C z Jasonem Momon. Zobaczymy, jak ta walka o klienta platform streamingowych będzie wyglądała. To będzie na pewno bardzo interesujący czas, bo nie dość, że teraz wchodzi Apple 1 listopada, to jeszcze 12 listopada. W niektórych krajach, niestety nie w Polsce, nie pojawi się platforma Disney Jeżeli chodzi o samą platformę Apple, ja na razie korzystam tylko za pomocą przeglądarki internetowej. Serdecznie nie polecam, bardzo trudno w obsłudze, to znaczy. Oczywiście da się szybko wynaleźć jakieś seriale, ale nie przeskakują na przykład z jednego odcinka na drugi, czasami nie załączają się też polskie napisy. Oczywiście polskie napisy są do wszystkich produkcji, nie ma lektora, gdyby ktoś był zainteresowany. Troszeczkę się zacina też podczas oglądania aczkolwiek też yy, seriale rzeczywiście są zaprezentowane w dobrej jakości, zarówno dźwiękowej, jak i wizualnej, także przynajmniej yy, tyle dobrego. Jeżeli chodzi o The Morning Show, to tak jak już yy, przed chwilą wspomniałem, to flagowy projekt yy, tej platformy nowej streamingowej. Mówi się Bloomberg m.in. czy portal Var Variety, Podawał informację, że dwa sezony tego serialu kosztują 300 milionów dolarów, czyli to by wychodziło 15 milionów za odcinek. Jedna z producentek Mimi Leder stanowczo zaprzeczała, jakoby tyle to miało kosztować, że serial kosztuje znacznie mniej, aczkolwiek rzeczywiście yy, według niej kosztuje on mniej więcej tyle, tak jak te wysokobudżetowe seriale premium. To bardzo ciekawe, bo to by oznaczało, że The Morning Show, mimo że nie jest serialem fantazy, gdzie są wykorzystywane efekty specjalne, jest jednym z najdroższych, już by był jednym z najdroższych seriali w historii i budżet na odcinek mniej więcej wynosiłby mniej więcej tyle samo ile budżet na jeden odcinek z ostatniego sezonu Gry o tron, przy czym tych odcinków Grze o tron było znacznie mniej. Też podawane są informacje, że ten drugi flagowy projekt, czyli serial C z Jasonem Momo, miałby kosztować 240 milionów za dwa sezony, a to rzeczywiście oznaczałoby no, potężne wejście na ten rynek ze strony Apple i walka o widza. Zobaczymy, w jaki sposób to będzie wyglądało. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to pierwszy tydzień jest za darmo, a następnie. 28 zł, również m, można oglądać na sześciu urządzeniach, więc w jakiś sposób można dzielić to konto. Dobra, jeżeli chodzi o sam serial, The Morning Show opowiada historię trójki bohaterów, prezenterów telewizyjnych, para prezenterów, program nazywa się The Morning Show. Para prezenterów, Steve Carell i Jennifer Aniston pracują ze sobą od 15 lat, mienią się rodziną, mają znakomite wyniki oglądalności. Kocha ich cała Ameryka i w pewnym momencie na mężczyznę spadają oskarżenia o molestowanie seksualne w pracy. Oczywiście z tego powodu zostaje wyrzucony z pracy. Wszyscy zrywają z nim kontakty, nie chcą go znać, uważają go za seksualnego predatora. On oczywiście się broni, mówiąc, że jasne uprawiał seks z podwodnymi, aczkolwiek to było za obopólną zgodą. Jego partnerka telewizyjna Jennifer Aniston zostaje na stanowisku i musi sobie jakoś z tym poradzić, ponieważ nowy szef pionu zajmującego się wiadomościami dochodzi do wniosku, że być może już czas w ogóle odświeżyć format, co by oznaczało, że nie tylko Karel miałby odejść, ale również Aniston. I tutaj pojawia się trzecia bohaterka grana przez Reese Witherspoon, która w szczęśliwych okolicznościach zostaje poznana przez niemalże całą Amerykę. Chodzi o to, że jest prezenterką lokalnych wiadomości. Udaje się na protest związany z nowo otwartą kopalnią węgla, i tam wdaje się no niemalże w bójkę, a na pewno w taką mocną kłótnię z jednym z protestujących. Filmik obiega cały świat, a na pewno całą Amerykę, staje się wiralem, ona staje się popularna i nowy szef działu wiadomości, który zajmuje się The Morning Show, ma pewien pomysł na tę nową prezenterkę, która dopiero co pojawiła się w internecie. Tak pokrótce wygląda zarys tej historii. Na razie można obejrzeć trzy odcinki na platformie Apple, kolejne będą pojawiały się co tydzień. Co by powiedzieć o tym serialu? No, przyznam szczerze, że yy, trochę urocze jest to, w jaki sposób Apple, potentat internetowy, zajmuje się starymi mediami i jak próbuje y, oceniać to, jak powinno wyglądać rzetelne dziennikarstwo, i zastanawia się nad pewnymi problemami związanymi też ze starym rodzajem dziennikarstwa. Takich seriali ostatnio pojawiło się sporo. Oczywiście nie ze strony Apple, tylko innych platform czy innych kanałów. HBO robiło serial Newsroom trzysezonowy. Teraz na BBC pojawił się też serial Mother, Father, Son. Takich historii jest trochę. Też kilka lat temu pojawiła się komedia z Rachel McAdams. Dzień dobry TV. W jaki sposób próbuje się omówić to, w jaki sposób media działają od kuchni. I tutaj rzeczywiście twórcy serialu Jay Carson, czy też producenci wykonawczy, m.in. Witherspoon, m.in. Aniston, wspomniana też Mini Leather, Mimi Leder, rzeczywiście jakoś starają się pokazać tę pracę telewizji od kuchni. Wszelkie związane z tym, właśnie spory, to w jaki sposób sprzedawać newsy, czy właśnie sprzedawać newsy, rzetelne dziennikarstwo, czy może jednak zajmować się bardziej infotainmentem typu witaminą e, D, albo małpą przebraną za klauna. I tutaj dochodzi do sporu między starym rodzajem dziennikarstwa, albo może dziennikarstwem zaangażowanym, a nowym rodzajem dziennikarstwa, które też próbuje w jakiś sposób nadążać za tym, co się dzieje na świecie. Przede wszystkim, również za sprawą internetowych mediów, również próbuje reagować na to, co się dzieje u konkurencji. Nie ma co ukrywać, tempo jest na razie powolne. Dużo rozmawiają w tym serialu. Nie zawsze te dialogi prowadzą w jakieś ciekawsze rejony. Właśnie problem polega na tym, że nie do końca można zrozumieć, po co ten serial w ogóle powstaje, bo oczywiście, że te naczelne problemy, czyli wspomniany wątek, wspomniany wątek jakości dziennikarstwa w dzisiejszych czasach oraz tego, czemu ono by miało w ogóle służyć, oraz wątek mitu, czyli te oskarżenia wobec bohatera granego przez Karela. Te dwa wątki wysuwają się na plan pierwszy, aczkolwiek to jest coś, co już w jakiś sposób było wertowane, jeżeli chodzi przynajmniej o amerykańskich twórców. Żadne nowe wnioski się nie pojawiają, przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o te pierwsze trzy odcinki. Też oczywiście dochodzi tutaj wątek upodmiotowienia kobiet, emancypacji, walki w pracy. Z mężczyznami posiadającymi większą władzę, a być może nie większe umiejętności, jeżeli chodzi o zarządzanie. Także ten serial tak gładko wchodzi w takie dominujące tematy, które pojawiają się w wielu produkcjach, ale w jakikolwiek sposób nie jest w stanie ich rozszerzyć. To jest serial bardzo bezpieczny, bardzo bezpiecznie nakręcony bardzo ładnie nakręcony, bo. Rzeczywiście dzięki też jakości obrazu każdy detal jest dobrze widziany. Też ładne zastosowanie kolorów, czy jasne, jasne studio nagrań, które ma jakby symbolizować tę otwartość, jeżeli chodzi o medium, czy też przyciemnione pokoje. To wszystko jest takie bardzo smaczne, jeżeli można by było skorzystać z tego przymiotnika. Niemniej jednak ogląda się tę produkcję i nie za bardzo ma się świadomość, dokąd to prowadzi, jakie wnioski ostatecznie zostaną wyciągnięte, i w tym przypadku jest to raczej na minus. Jest to raczej na minus, ponieważ mm, oczekiwałoby się od tak drogiej produkcji, że rzeczywiście w jakiś sposób ona spróbuje, nie wiem, może rozbić, rozszerzyć dyskurs. Tutaj tego nie ma. Oczywiście pojawia się kilka wątków trochę bardziej interesujących. Rzeczywiście być może to jest tak, że ten Steve Carell dostaje szansę na to, aby przedstawić drugą stronę medalu, czyli przedstawić też to, co się dzieje z mężczyzną oskarżonym o molestowanie seksualne, ale jeszcze na podstawie dotychczasowych trzech odcinków trudno powiedzieć, dokąd ten wątek poprowadzi. Jeżeli chodzi o trójkę głównych bohaterów, przyznam szczerze, że ja nie jestem fanem Weaverspoon i potwierdza się moja teoria, według której, e, kiedy ona krzyczy, jest bardzo mm, rozpalona, jeżeli chodzi o sposób grania. E, dla mnie jest to raczej nie do przyjęcia. To bardzo często prezentowała w Big Little Lies, to również często prezentuję w The Morning Show. I to nie jest coś, co, co by znamionowało dla mnie jakieś wielkie aktorstwo. I często idzie po bandzie, i według mnie to jest złe, ale kiedy pozwala sobie na odrobinę subtelności, na pokazanie swojej bohaterki od innej, mniej walecznej strony, wtedy absolutnie, wtedy absolutnie ta postać staje się trójwymiarowa, jest dużo ciekawsza. Rzeczywiście nie staje się tylko taką papierową bojowniczką, papierową w tym znaczeniu, że jednowymiarową, jeżeli chodzi o scenariusz, bo oczywiście nie, nie jeżeli chodzi o samą osobowość, ale jeżeli chodzi o scenariusz, dzięki temu, że ona ma pewne wątpliwości, ma pewne zawahania, dzięki temu zyskuje i rzeczywiście ciekawiej śledzi się jej wątki. Wydaje mi się w tym momencie, że Jennifer Aniston próbuje najwięcej ugrać w tym serialu. I rzeczywiście stara się oscylować również na tej sporej amplitudzie emocji od gniewu z powodu tego, co się stało z jej przyjacielem albo co robił jej przyjaciel. I też smutku, że być może jej czas w telewizji już minął. I to, to rzeczywiście jej walka o przetrwanie jest w tym momencie chyba najbardziej interesująca to, w jaki sposób potoczy się jej dalsza wojenka z szefem działu wiadomości. Wątek Steve'a Carella, no wydaje się, że aktor w tym momencie nie ma zbyt wiele do zagrania, a jeżeli ma, to też nie prezentuje się to zbyt dobrze, aczkolwiek tutaj wydaje się, że twórcy będą próbowali troszeczkę zniuansować to, w jaki sposób opinia publiczna powinna podchodzić do mitu i powinna podchodzić nie tylko do ofiar, ale również do oskarżonych. Ciekawe, czy to wzbudzi jakieś kontrowersje w Stanach Zjednoczonych, albo u nas. To może być pewne nowum, które wcześniej nie było przedstawiane. Zobaczymy, w jaki sposób, i pod względem scenariuszowym, i pod względem moralnym, twórcy wyjdą z tego labiryntu. Warto pod tym względem na pewno śledzić tę produkcję, ale. Gdybym dostał od Was pytanie, czy warto oglądać ten odcinek, czy może zajmować się innymi produkcjami Apple, a może w ogóle na razie dać sobie spokój, nie byłbym w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno odcinki trwają godzinę, mijają raczej bezboleśnie, ale nie powiem, żeby dialogi w jakiś sposób pokazywały wielkość tego scenariusza. Niestety jest tak, że Zwłaszcza te ostatnie produkcje HBO z sukcesją na czele, one pokazują ten rynek medialny, ale też yy, po prostu tę maestrię w pisaniu scenariusza. No pokazują, że rzeczywiście da się usadowić kilka postaci w jednym pokoju, zrobić z tego pasjonującą scenę. The Morning Show takie nie jest. Pewnie też nie mają takich aspiracji twórcy, aby coś takiego Robić. Tutaj raczej walka toczy się o sprawę. Rzeczywiście ten serial jest zaangażowany. Próbuje, co mówię, znowu ciekawe, że platforma streamingowa i potentat elektroniczny, internetowy, próbuje w jakiś sposób też wpłynąć na to, aby te staroświeckie, w cudzysłowie media odzyskały dobre imię. Więc no, to też zależy, na ile oczywiście lubicie takie treści. Jeżeli lubicie filmy, tak jak Stevena Spielberga o gazecie, mówiąc trochę prześmiewczo, no to, to, rzeczywiście, to rzeczywiście taki serial powinien Wam podejść. Jeżeli szukacie więcej niuansów, więcej dwuznaczności, bardziej charyzmatycznych postaci, na razie tego nie ma. Aczkolwiek wiadomo, że czasami seriale potrzebują troszeczkę więcej czasu, aby się rozwinąć, dlatego też mam nadzieję, że w tym przypadku tak będzie. Natomiast no, wydaje się, że na, tak czy siak, tak czy siak, to jest na razie nie wypał Jeżeli to miała być, a jestem święcie przekonany, że to miała być flagowa produkcja przyciągająca wielkimi, bardzo popularnymi nazwiskami widownie. To, co się ewidentnie nie wyszło. To, co się ewidentnie nie wyszło, i jeżeli szukać hitu, to raczej nie przy morning show. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało dalej. Jestem ciekaw też, czy wy w ogóle planujecie mm, zapoznać się z tym, co będzie na platformie Apple, czy będziecie korzystać z darmowych okresów próbnych. Piszcie w komentarzach też, co w ogóle sądzicie o tym, że Kolejny gigant pojawia się na rynku, I, i czy zamierzacie śledzić baczniej tę wojnę między Netflixem, Amazonem, HBO, zaraz Disneyem a Apple? Oczywiście zapraszam też do lajkowania, subskrybowania i do kolejnych recenzji. Mam nadzieję, że pojawią się niebawem. To był dla Was Marcin, kempisty portal filmawka.pl. Podcast nazywa się Złodzieje Rowerów. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.